10 żenujących wpadek gwiazd, 10 Michał Szpak jako Jezus. Nasza polska gwiazda postanowiła zszokować kraj i na swoim Instagramie umieściła zdjęcie, w którym przebrana jest za Jezusa. Wywołało to spore oburzenie z prostego powodu. Michał szpak jest raczej muzykiem popowym, pokazywanym wszędzie i znanym szeroko, zaś jego twórczość ma na celu dotrzeć do jak największej liczby osób, kiedy na takie prowokacje pozwalają sobie muzycy, których działalność ogranicza się do wąskiego grona, na przykład muzyce rockowi, jest to w wewnętrznym środowisku tolerowane. Odwalać jednak coś takiego na dużą skalę to niezbyt mądre. I tak Michał szpak ma się czego wstydzić. 9. Muniek Staszczyk. W 2010 roku zespół t zagrał koncert w Przowie i wszystko byłoby ok, gdyby wokalista Muniek Staszczyk nie był zupełnie pijany. A był. I choć w konwencji rokowej jest alkohol, to jednak sytuacja, w której trzeba znieść wokalistę ze sceny jest bardzo nieodpowiedzialna, zaś sam muzyk został wygwizdany. Robert Gawliński. W 2006 roku grupa Wilki zagrała koncert w Chorzowie. Wszystko zaczęło się od opóźnienia. Występ planowany na godzinę 20 rozpoczął się o godzinie 22. Wreszcie zespół się pojawił, zaś na czele był pijany, cały czas popijający piwo Robert Gawliński. Fanów, w większości nastawionych neutralnie do religii, dość mocno zdenerwował, kiedy w stanie wskazującym złapał mikrofon, zaczął nim wymachiwać i krzyczeć: To jest woda święcona, a teraz bawcie się i pijcie. Mnie to jakoś specjalnie nie szokuje, ale są tacy, którzy poczuli się obrażeni. 7. Krzysztof Skiba, tym razem incydent nie muzyczny, ale polityczny. Członek zespołu Bikcyc opracował wierszyk, w którym obraża ekshumacje przeprowadzone przez obecny rząd. Kiedyś osoba promująca pan Kroka i wszechobecny bunt, dzisiaj, poukładany działacz polityczny uderzył bezpośrednio w rodziny ofiar, których faktycznie ciała pomylono. No jasne, walić kogo się ma w rodzinnym grobie. Grunt, że ktoś jest, no nie? Jak dla mnie porażka, a co wymyślicie? Sześć, mandaryna, no i moja ulubienica. Pani zrobiła karierę na playbacku, kiedy jednak miała zaśpiewać naprawdę. Okazało się, że śpiewać nie potrafi. Nie rozgaduję się tutaj, bo temat wyczerpałem w filmie o nielubianych celebrytach, część druga. 5. Maryla Rodowicz. Hej, kto z nas nie lubi się przebierać? Sam kiedyś przebierałem się za Mikołaja i roznosiłem prezenty dzieciom. Głównie zawód i niespełnione marzenia, ale wciąż liczy się gest. Natomiast Maryla, jak donoszą polskie media społecznościowe, obraziła wszystkich Polaków, przebierając się za Maryję podczas Sylwestra. Ale cóż innego pozostało jej w tym wieku? 4. Louis Fonsi, twórca hitu D, Spa, Spacito, wystąpił podczas ostatniego Sylwestra z dwójką. Nieomylne ucho internetu błyskawicznie tutaj wykryło granie z playbacku. I tutaj pojawia się pytanie, czy cokolwiek co nas otacza jest prawdziwe? Czy egzystujemy w pustce, która jest wypełniona autotune'em i innymi cyfrowymi tworami? A może Hiszpan bał się występu przed polską publicznością? Jan Borysewicz, gitarzysta Lady Punk podczas koncertu we Wrocławiu w 1986 roku, który był organizowany z okazji Dnia Dziecka, będąc całkowicie upojony alkoholem, zdjął spodnie i zakręcił śmigłem przed nieletnią publicznością. Za swój wyczyn został skazany na 3 miesiące aresztu, które uchylono w wyniku amnestii. Skierowano go również na obserwację psychiatryczną. Justin Bieber. Nie zna życia ten, kto nigdy nie żył na koncercie. Justin na pewno je poznał. Zwracanie śniadania nie przeszkodziło mu śpiewać. W playbacku. Justin śpiewał, tancerki tańczyły. Generalnie prawie nic się nie stało. No i miejsce pierwsze zajmuje mój ulubieniec, Ryszard Pejan który podczas koncertu w Zielonej Górze zlecił pobicie 15-latka który w stronę artysty pokazywał środkowy palec. Jeżeli chodzi o Ryszka, to poświęciłem mu cały film, który możecie zobaczyć w opisie lub klikając adnotację, która właśnie się gdzieś tam wyświetla. Tyle ode mnie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Światowej Dyszki oraz mój kanał, który ma wdzięczną nazwę Niezmyślam. W komentarzu możecie napisać tematy, jakie chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Pozdrawiam!